Thorin, Trotyl i Tander to imiona nadane dziś już oficjalnie młodym rosomakom tundrowym, które po raz pierwszy w Polsce w warunkach ogrodu zoologicznego przyszły na świat w śląskim zoo. Młode co prawda urodziły się w lutym, jednak z uwagi na wysoką śmiertelność na wczesnym etapie życia ich opiekunowie zachowują szczególną ostrożność. Starają się zapewnić im po pierwsze odpowiednią dietę, tak jak wspominałem wcześniej. Rosomaki u nas dostają do jedzenia to, co naturalnie w naturze jedzą, czyli dostają drób, króliki, wołowinę. Zapewniają im tego te wspomniane wcześniej wzbogacenia środowiskowe, a także pozwalają im być po prostu sobą. Rosomaki w naturze kopią nory przede wszystkim. Zakopują w nich pokarm, dlatego że żywią się również padliną. Na cięższe czasy zostawiają ten pokarm, pozwalamy im to robić. Rosomaki uchodzą za zwierzęta drapieżne, należą do przedstawicieli rodziny łasicowatych. Mogą przyzwyczaić się do obecności człowieka opiekuna, rozpoznają go, jego głos, ale cała opieka odbywa się w bezpiecznej odległości. Trójka młodych wychowywana jest przez matkę, ponieważ ojciec tego gatunku nie uczestniczy w tym procesie. Co ciekawe, istnieje ryzyko, że mógłby je nawet zaatakować. Ta trójka młodych wyjedzie do innych ogrodów zoologicznych w Europie. I to jest takie nasze przyczynienie się Śląskiego Ogrodu do powiększania tego gatunku. Można dalej je rozmnażać, no ale tutaj to jest czynnik natury, więc my na to nie mamy wpływu. W związku z tym, że poprawimy im ten dobrostan, tym nowym wybiegiem, nowym kompleksem, liczymy na to, że będą dalej się rozmnażać u nas w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Podczas oficjalnego nadania imion młodym rosomakom wyłonionym w ramach konkursu nieprzypadkowo pojawił się kołowy transporter opancerzony o tej samej nazwie. Przedstawiciele firmy produkującej i serwisującej pojazdy bojowe finansują opiekę rosomaków tundrowych w chorzowskim zoo. Od razu poczuliśmy, że jest to świetna inicjatywa, żeby hodowlę rosomaków tutaj w Chorzowie wspierać. No, nazwa naszego pojazdu i całej spółki to właśnie Rosomak, nie jest nieprzypadkowa. Ta nazwa w pełni oddaje to, jak niebezpieczne, jak skutecznym jest pojazdem rosomak i odzwierciedla to, jak w naturze te zwierzęta potrafią być niebezpieczne i przetrwać w każdych warunkach i jak świetnie sobie radzą w każdej sytuacji. A że o przetrwanie gatunku warto dbać, pokazuje liczba żyjących zwierząt. W całej Europie populacja rosomaków liczy około 2000 osobników.